Dzisiaj o godzinie 12 mam spotkanie z panem dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, panem Grzegorzem Stachowiakiem, między innymi w temacie pisma, które otrzymali włodarze powiatu chojnickiego w temacie naszej petycji zredagowanej 17 lutego, a więc półtora miesiąca temu i podpisanej przez pana starostę chojnickiego, przez pana burmistrza i przez wójta Konarzyn i moją osobę. Przypomnę treść tego pisma. Pan marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W imieniu samorządów reprezentujących powiat chojnicki, gminę miejską Chojnicy, gminę Chojnicy oraz gminę Konarzyny zwracamy się do pana marszałka z prośbą o podjęcie działań w zakresie rozpoczęcia generalnego remontu, a wręcz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 212 w pierwszym etapie na odcinku od granicy miasta Chojnicy do miejscowości Konarzynki. Stan techniczny tej drogi jest ogólnie znany, szczególnie przez użytkowników zmuszonych korzystać z tej trasy i można określić go wręcz jako katastrofalny. Nawierzchnia, generalnie konstrukcja drogi z uwagi na długi okres eksploatacji, jak również olbrzymie zwiększenie się natężenia ruchu oraz gabarytów środków transportowych uległa kompletnej destrukcji i zniszczeniu. Nawierzchnia drogi w obecnym stanie stwarza poważne zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa jej użytkowników, a licznie występujące zdarzenia, kolizje, uszkodzenia środków transportowych potwierdzają tylko nasze uwagi. W związku z powyższym raz jeszcze składam na ręce pana marszałka prośbę o podjęcie działań w kierunku przystąpienia do prac w zakresie przebudowy tej drogi. Do wiadomości też Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, do wiadomości pan radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Leszek Bona. Treść tej petycji też omawiałem w obecności pana radnego wojewódzkiego Leszka Bony na spotkaniu przed miesiącem z wicemarszałkiem Mieczysławem Świlskim, odpowiedzialny za drogownictwo w naszym województwie, choćby w kontekście nieujęcia tego odcinka w tej liście 22 inwestycji drogowych, które mają być zrealizowane do 2022 roku. Pan marszałek Świlski był zainteresowany zobaczeniem stanu tej drogi. W najbliższym czasie chcemy pana marszałka Świlskiego zaprosić celem lustracji nie tylko tego odcinka Chojnice-Konarzynki, ale też Chojnice-Doręgowice-Zanarte, bo tam się kończy droga 212. Natomiast też pan radny Leszek Bona mówi, że chcemy zorganizować ten przyjazd w taki sposób, żeby bezwzględnie też był tutaj marszałek województwa Mieczysław Struk. Oczywiście będzie to w kwietniu, może w maju, w zależności kiedy. Natomiast nie wyobrażamy sobie jako tutaj samorządowcy powiatu chojnickiego, żeby ten odcinek, czy te dwa odcinki, tak, zostały wyłączone z tej strategii województwa pomorskiego przebudowy dróg do 2022 roku. Jest to po prostu nieporozumienie, niezrozumienie, albo przez inne okulary widzą pewne problemy drogowe urzędnicy podlegli panu marszałkowi z pozycji Urzędu Marszałkowskiego. Bo to między innymi podległy panu marszałkowi departament taką diagnozę niezbędnych przebudów dróg wojewódzkich zrobił ponoć 2 lata temu. Tego stanowiska z nieoficjalnych informacji wiem, nie podziela Zarząd Dróg Wojewódzkich. Między innymi dzisiejsze spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorzem Stachowiakiem ma dać mi na to po prostu też odpowiedź, czy oni znają stan tej drogi, Natomiast mówię tak troszeczkę emocjonalnie, dlatego że macie państwo pismo, które płynęło do nas wczoraj. Przedwczoraj, 31, przedwczoraj, następującej treści. Zbigniew Szczepański, Budynek Chojnice. W odpowiedzi na państwa pismo w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 212 na odcinku od granicy miasta Chojnice do Konarzynki, niniejszym przedstawiam stanowisko Samorządu Województwa Pomorskiego. Na etapie tworzenia regionalnego programu strategicznego w zakresie transportu Mobilne Pomorze, tutejszy samorząd dokona wielokryterialnej analizy wyboru najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych. Chciałbym znać te kryteria. Program został poddany konsultacjom społecznym, jakim, a następnie przyjęty na mocy uchwały przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Z obszaru powiatu chojnickiego do puli przedsięwzięć strategicznych należą droga wojewódzka 235.
Nie mamy żadnych wątpliwości, że ona tam powinna być. Na całym odcinku oraz droga wojewódzka numer 212 na odcinku Konarzynki do miejscowości Lipnica. No tego rozdzielenia tej drogi to ja nie rozumiem. Jeśli wy rozumiecie, to mi no pewnie tak, bo w Konarzynkach jest droga wojewódzka 236, to pewnie na Sfornegacie ten cały ruch idzie. Tak, Lipnica już wytosła. Ale już ale Konarzynki to powiat Chojnicy. Tak, tak. Kiedyś był Chojnicki. Aha, do miejscowości Lipnica. Tak, tu się pomylili. No pewnie tak się pomylili, jak się pomylili ze zdiagnozowaniem stanu dróg wojewódzkich. Ale wielokryterium. Może kryterium było to, że jeśli w powiecie jest jedna droga wojewódzka robiona, no to w tym kryterium no nie może być druga robiona. Może to jest to kryterium. Nie wiem. Też się zastanawiam, na czym miały polegać konsultacje społeczne w tym temacie. Dla tych odcinków dróg na zlecenie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wykonuje obecnie dokumentacje projektowe. Zakres zadań ujętych w regionalnym programie strategicznym Mobilne Pomorze w skali całego województwa jest ambitny, a pula środków pomocowych Unii Europejskiej określanych dla zadań drogowych w ramach RPO ograniczona. Realizacja przebudów pozostałych zadań ujętych w RPS Mobilne Pomorze będzie możliwa po określeniu źródła finansowania. Pewnie tak. Mając na względzie poziom obciążenia budżetu województwa planami realizacyjnymi zadań strategicznych, z przykrością informuję, iż nie mam obecnie możliwości złożenia wiążącej deklaracji o rozpoczęciu przebudowy wnioskowanego przez Państwa odcinka drogi wojewódzkiej. Jednocześnie informuję, iż tak jak na całej sieci dróg wojewódzkich, staraniem Zarządu Dróg Wojewódzkich będą prowadzone prace remontowe w ramach bieżącego utrzymania dróg.